Rudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Ci, którzy lubią takie wyzwanie, szlakiem czerwonym ruszają ścieżką. W górach izerskich przez wysoki kamień, a w Karkonoszach równią pod Śnieżką. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Przez Karpacz wiedzie szlak do Krzeszowa. Zaśniesz pod dachem Andrzejówki. Nazajutrz czeka cię wielka sowa. I dalsza trasa do Zygmuntówki. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Z Przełęczy Srebrnej na Błędne Skałki i tam, gdzie Wilczków pieni się woda, na Puchaczówkę i na Krowiarki, przez Złote Góry w stronę Paczkowa. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Stąd niestety już tylko po płaski i na asfalcie zdzieramy stopy, by dotrzeć w końcu w Góry Opawskie, schroniskiem niżej biskupiej kopie. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Od Świeradowa zdroje do Prudnika wiedzie główny szlak sudecki. Nosi imię doktora Orłowicza, kilometrów ma 440. Kilometrów ma 440. Kilometrów ma 440.